Jak ci nie wstyd? Klniesz jak szewc. Tobie nie wstyd robić ze mnie idiotkę. Trzeba się było nie umawiać. Zrozum, Bożena, nie mogę nawalić chłopakom. Mecz rewanżowy. Na tamę pojedziemy w przyszłym tygodniu. Na te przyszłe tygodnie. Jadę jutro i koniec. Uparta jesteś jak osiu. Bożena! Do widzenia. Bożena! Czego? Nie masz się jechać sama! Bożena! Patrz, co sobie kupiłem. Dobrze ci da. Bożena, gdybyś... Myślałam, gdybyś miał jutro czas, mogłabym pojechać z tobą nad jezioro. Nie żartujesz. Naprawdę? Jutro? Mam wolny dzień. Świetnie. Przyjedź po mnie za 27. Dziękuję ci bardzo, Bożena. Mój złoty, niech mi pan pożyczy 100 złotych do wypłaty. Zwariowałeś? Ja? Panie Antoś, proszę. Nie miałby pan jakieś 100 złotych na benzynę. Mój kochany, najpierw wziąłeś na motor, nie oddałeś, a teraz też na benzynę? Nie, mój drogi, ten numer nie przejdzie. Proszę. Jest. Dobrze. Biesiada. No? Wzywają cię na rampę. Cysterna z metanolem cieknie. No i co ja teraz zrobię? Muszę mieć na benzynę. Wiesz, co zrób? Sprzedaj motor. Biedny facet, co? Nie martw się, poradzi sobie. Tak? Poszedł. Poszedł. Poszedł, poszedł. Panie Jurku! Panie Jurku, nie wiedział pan, gdzie inżyniera Borkowskiego? Nie wiem, powinien być gdzieś na rampie. Panie Zabielski, nie ma pan ze 200 zł do wypłaty? Sam pożyczam, wie pan, gdzie się da. Tu kaucja, tam przeprowadzka, to zwariować można. Wysiadam! O, inżynier! Co się z wami do diabła dzieje? Sterczę tu i czekam na was od godziny. Popatrzcie. Panie inżynierze, chodzi o podpis. To już chyba będzie ostatnie zaświadczenie. A kiedy przeprowadzka? Pojutrze, jak nic nowego nie wymyślą. Aha. Dziękuję. Wie pan, wprost wierzyć się nie chcę. No, myślę. Dokręćcie to i załóżcie plombę, zanim który nadstawi gębę. Panie inżynierze? Czy mógłbym się zwolnić na jutro? Matka pisała, że ojciec zachorował. No dobrze, jedźcie. Panie inżynierze, czy mógłby mi pan pożyczyć 200 zł? Człowieku, nie mam ani grosza, telewizor kupiłem. Tak.
Dobranoc, panie Janie. Dobranoc. 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 No więc jak? Idziemy? Nie, ja idę do domu. Dobranoc. Nie ma w tobie nic z człowieka. A? Pożyczyłeś na benzynę? Pożyczyłem. No to postaw. Nie mogę. Mam motor. Głupiś. Zobaczysz, to cię zgubi. Co tak dzisiaj wcześnie? A bo ja dzisiaj nie pracuję. Dobry Boże. Jak się masz? Bałem się, że się rozmyślisz. Kiedy jedziemy? Wstałaś już? Proszek? Tak. Zjedz śniadanie, herbata jest na gazie. Zostaw to, jak wrócę, to powiem. Lepiej byś się postarał o to przeniesienie. Stawić. Idź już do pracy, bo się spóźnisz. Do widzenia, Jadziu. Wziąłeś śniadanie? Pogadam ci z Jagodą. Jedziemy. A jedziemy. Nie widział pan, czy przypadkiem Bożena już wychodziła? Tak, zdaje się, że już wyszła. Pozor to jednak dobra rzecz. Pewnie, że dobra. Powinien pan sobie kupić WFM-kę. Kawalerowi łatwiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, panie dyspozytorze. Dobry, dzień dobry. Panie dyspozytorze, chciałem zapytać... Człowieku, zlituj się. Powiedziałem, dostajesz pierwszy wóz z nowego transportu. No tak, ale nie wiadomo, kiedy one przyjdą, co? A cóż, ja jestem Duchem Świętym. Przyjdą, to będą. Mają nadejść lada dzień. Bardzo mi na tym zależy. Wiem. Nic się nie bój. Należy ci się do przeniesienia. Bardzo panu dziękuję, panie. Dzień dobry. Czy mogę mówić z panną Bożeną? Ach, tak. Przykro mi, Jurek, ale wiesz, jak sprawy u mnie stoją i nic na to nie poradzę. Tak. No cóż, przecież go nie zabiję. Bardzo cię przepraszam za to wszystko, co ci tu powiedziałem. To ja cię bardzo przepraszam. Nie powinnam się była z tobą umawiać. Nieważne. Chodź, odwiozę cię do domu. Jurek, słuchaj, a gdybyśmy tak jeszcze przed powrotem do miasta objechali sobie dookoła jezioro na obrzeżu? Kazik! Feran! Chodź. Patrzeć na żarcie. Po wczorajszej pipce zgaga mnie tłucze. Ożenisz się do ciobasia, nie da pić. Wszystko mi da. Ze mną, bracie, nie ma tak. Czymżeś tu ją tak kupił? A tym, czego tobie zupełnie brak. Fantazją. Jasna cholera. Kto tu chowa szkło? Szlak trafi, jak to nie jest spirytus. No chyba spirytus. Na pewno spirytus. Teraz spróbuję. O, zwangowalek może być trujący. No nie bój się. Czysty jak łza. Zresztą łatwo sprawdzić. To jak? Cebulą, bracie. Znany sposób. Jak cebula nie szczernieje, możesz lać do gardzioła, ile wleje. Co się stało? A może nie ma benzyny? Postarałem się dla ciebie o benzynę. Widzisz? Nie czernieje. Bracie, ja mam oko. Ile tego może być? Z 10 litrów. Ale skąd tu dobry spirytus? Może zanieść do laboratorium? Żeby się nas szczepiali. Śmietylowego nikt nie będzie chował. Twoje zdrowie. Spróbuj. Nie, przecież wiesz, że nie piję. No i co ty chcesz z tym zrobić? Jak to co? Zabrać. Niech się nie marnuje. Robimy spółę. Ty swoją część opylasz. Nie będę opylał kradzionego spirytusu. To nie myśmy go ukradli. On już jest dawno ukradziony. My go tylko wywieziemy. Szkoda. Ty wiesz, ile to jest warte?
10 stów co najmniej. Pamiętają ludzie wesele pana Wiśniewskiego. Mówię ci, Basia, to najlepszy sposób na męża. Na naszego Władka trzeba mocnej ręki. Jakoś to będzie. Kto się tam tłucze? Pan młody. Zamknij drzwi z tamtej strony, bo mi ciasto zaziębisz. No, mamy spokój. Zapędziłem babę do roboty. Zaniesiemy to na górę. Ja w nocy rozleję, a jutro rano jakoś to opylimy. Chodź. Dobranoc, Jurek. Dobranoc. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesz, odwołali ten przeklęty mecz. A to szkoda. Dobranoc. Bożena. Bożena. Co jutro robisz? Znowu umówiłaś się z biesiadą? Jeszcze nie wiem, co będę robiła. I ja nie wiem. Dobranoc. Ty nie wchodź, wiesz? Nie wygłupiaj się. A, panie młody, prezencik. Dobry. A, proszę bardzo. No, dziękuję bardzo. A, chwileczkę, proszę jeszcze coś dorzucimy. Proszę o spirytusu. Przecież dziś sobota, nie sprzedajemy alkoholu. Ale to wyjątkowa okazja, ja nigdy nie kupuję wódki. Czy nie mógłby pan wyjątkowo, panie kierowniku? O, dziękuję. Kochany, przecież nie mogę łamać przypis. No trudno. Zanieś to do domu. Co? Zanieś to do domu. Chwileczkę, poczekaj. Dawaj. Spróbuję. Poczekaj. No i co? Nie sprzedali? O, właśnie. Mogę panu odstąpić. Po cóż mi cały litr? Mam tylko w litrach. A dlaczego nie w oryginalnej butelce? Nie bój się pan, gwarantowany. Sam wczoraj piłem. Spirt? Tak, spirt. Może kradziony? O, jak Boga kocham, no. Kupili na wesele, ale się rozmyślili, rozumiesz pan? Ile? 120. 100. 120, no. I nie mam więcej. No dobra, dobra. Aż się panu ręce trzęsą. Nie od wódki. No? Masz. Chodź.
Przypomniałeś sobie. Gdzie masz, Zośka? Kiedy ślub? Dzisiaj. To po coś przyszedł? Mam spirytus. No to co? Tanio sprzedam, może zarobić. Już ja na tobie zarobiłam. Wiesz, czasem tak wyjdzie. Człowiek coś chlapnie i zaraz ślub. Ciebie przecież nie zapomnę. Znasz mnie. Ile tego? Pamiętajcie, mnie tu w ogóle nie było. Boję się, że to świństwo wcale nie poszło w ziemię. 15 litrów metylowego to nie żarty. Może ktoś ściągnął sobie do motoru. Jeszcze gotowi znów się gdzieś potruć. Została butla w wersce. Nie widzieli pan? Nie. A co tam było? Nie wiem. Jak to był spirytus, to go szukaj w żołądkach. Chwileczkę. Dokąd to? Muszę porozmawiać z Berkowskim. Niemożliwe, ma ważną konferencję. Pan Okrysiu, błaga, niech go pani wypuła. Ja powtórzę. Niemożliwe. To bardzo ważne. Spróbujcie wejść. Może mnie wyrzuci. No dobrze, ale zajrzyjcie. Lepiej przyjdę później. Można mi przeszkadzać, panu Krysiu. Czwarte. Dzień dobry. Państwo Wiśniewscy? Niebawem. Telegram. Od ciotki. Nie przyjadłem na wesele, bo koniem zachorował. Napije się pan jednego? No, nie odmówię. Fatygę. Mocno. Dziękuję za poczęstunek. Dzień dobry dla pana młodego. A co tam szykujesz? Trociznę na muchy. Spróbujemy? Spróbujemy. Zawsze ci raźniej będzie na ślubnym kobiercu. Szybciej, dzieci, szybciej! Nie tyrp tak tego kwiatka, Grażynko. Dawaj, dawaj. O, szybciej. Raz. O, tu, siadaj. A jeszcze jeden. Raz. No, skakuj, o, usiądziesz po mnie, na automanie. Tak. No to zamykajcie klapę. Zosia, no, do szoferki. To wszystko. Ja. Damy klapę. Tak.
Jazda, jazda! Co, nie masz siły? Tak, brawo, rusz! Dokąd ty lecisz? Chwileczkę. Aha, rozumiem, będzie ćwiartuchna. Dzień dobry, panu Zosiu. Dzień dobry. Dostałem mieszkanie w nowych blokach. To pan ma szczęście. Chciałbym czegoś mocniejszego na tę okazję, ale to wszystkie moje pieniądze. Dam panu wiśniówki na spirytusie. Tańsza. Wdzięczność moja nie ma granic. W tej hanharze. Józia, Józia, nie narzekaj. Jeszcze niedawno nie mogliśmy marzyć o czymś takim. Piękne mieszkanie, pani Józiu. Czy ja mówię, że nie piękne? No to koledzy, napijemy się, co? A co, pani Zabielska nie pije? Pani Zabielska jeszcze przez parę miesięcy pić nie będzie. To przez to, że mieliśmy dostać nowe mieszkanie. No, na pewno tyle miejsca. Za nowe życie państwa Zabielskich. Dziękuję. No to nie mogę, kierowcy nie wolno. O. Staranie boskie z tymi bachorami! Co tam znowu? Moje! Puść nie! Puść to! Władek! Władek! Co? Czekaj! Bo tak mi się świecie, proszę! To proszę, na wypadek! Cicho! Spakać! Pan Boże! Ty jakby zapierują, nie będzie się... Bo mam wszystkim nogi powyrywa! Proszę świecie, ale... Zostaw to! Cicho bądź, bo po nie o klikrzach! Co tak wcześnie? Zamknij oczy. No, to zamknij. No? Znowu chcesz wyjechać do matki. Tak ci to źle. Gdyby nie ta głupia pralka, już bym ciebie nie zobaczył. Jeżeli chcesz zdążyć na pociąg, powinnaś już iść. Nie. Pojadę kiedy indziej. I w ogóle... Nie mówmy już o tym. Mówiłem, żeby mi nie przeszkadzać. Panie inżynierze, mam bardzo ważną sprawę. Poczekajcie chwileczkę. Co wam jest? Chorzy jesteście? Fatalnie się czuję. Łeb mi po prostu pęka. To co?
Chcecie się położyć? Panie inżynierze, nie wiem, jak się wytłumaczyć. To mi się nie zdarzyło nigdy w życiu. Słuchajcie, kolego biesiada. Nie zawracajcie mi głowy, przecież widzicie, że nie mam czasu. Jestem zgubiony. Zginęło mi 10 litrów spirytusu metylowego. Jak to wam zginęło? No to ubierajcie się. Ja już wychodzę. No bywaj. Słuchajcie, macie tutaj mój adres na wszelki wypadek. No, do widzenia. Do widzenia, poruszyk. Cześć. Przyjemnego wypoczynku. Komenda milicji, słucham. Dziękuję. Tak? W zakładach chemicznych zginęło 10 litrów spirytusu metylowego. Halo? To porucznik Dębiński, słucham. Tak? Tak? Zaraz tam będę. Poruczniku, to nie ma sensu, przecież my sobie poradzimy. Zadzwońcie do mnie do domu, niech jadą sami. Niedziela jedziemy. Tej, życie. Mogłeś z tym piciem zaczekać do wesela. Musiałem se trzepnąć z kolegą. Kawalerskie ostatki. Czyli panie i panowie. W życiu zdarzają się różne przypadki. Czasami jeden fałszywy krok i człowiek wpada pod samochód albo topi się w spokojnej wodzie. A czy myślicie, że zebralibyśmy się przy tym wspaniale zastawionym stole? Schabik jak Boga kocham palce, Liza. Gdyby nasz Gładzio nie odczuł pragnienia i nie zaszedł do spółdzielni. No to wypijmy zdrowie młodej pary. No. Jaką wódkę dla oblubienicy, białą czy czerwoną? Jeżeli to białą. A dla oblubieńca? Dla mnie też białą. Ale jednak właśnie. No to zdrowie młode panie. Zrobiliśmy wszystko, cośmy mogli zrobić. Dziękuję, panie doktorze. Gdyby był jakiś wypadek zatrucia, proszę nas natychmiast zawiadomić.
Wreszcie. Tak długo kazałeś matce czekać. Ale dlaczego tak szybko jeździsz? A podoba się mamie? Podoba, podoba. Tylko uważaj. Ależ tu wszystko rośnie jak na drożdżach. Ledwo trafiłem. Nie mogliśmy się ciebie doczekać. Patrz, ojciec od rana gotuje twój ulubiony krupnik. Tradycja. No, opowiadaj, chłopcze, co u ciebie słychać. No cóż, kupa roboty. Ćwiczę akrobację, bo niedługo mamy pokazy. Tak się o ciebie boję, chłopcze. Ale niech się mama nie boi, nic mi się nie stanie. No, jak się samolot zepsuje w powietrzu? Też mi nic nie będzie. Wyrzuci mnie z kabiny jak z procy. I co? I nic. Wyląduję w kartoflach. Najwyżej zakurzę sobie buty. Dałbyś temu spokój. Mógłbyś pracować w zakładach. Bardzo teraz poszukują dobrych mechaników. Nie mógłbym, mamo. Teraz już nie. Ja go rozumiem. No, twoje zdrowie, synku. Panie poruczniku, proszę mi wierzyć. Ja nie chciałem. To doprawdy pierwszy raz w życiu. Jednym to się wszystko udaje, a drugim nic. Podpisaliście protokół? Podpisałem. No to zabierajcie się stąd, ale już, żebym was tu nie widział. A możecie iść do domu. Śmierdzi mi się krew. Powinien wisieć, ja nie mam nawet podstaw, żeby go zamknąć. Na czym tośmy skończyli? Każdy, kto wie cokolwiek o spirytusie. Każdy, kto wie cokolwiek o skradzionym spirytusie, powinien niezwłocznie zawiadomić najbliższy posterunek milicji obywatelskiej. Spirytus ten jest silną trucizną. Każda chwila zwłoki może kosztować życie ludzkie. No to chyba wystarczy. Tylko niech pan to szybko nada, redaktorze. Tak, oczywiście. Towarzyszu poruczniku, czy to nie fałszywy alarm? Przecież w zakładach wszyscy wiedzą, że to trujące. Czy my nie za wcześnie robimy panikę? Nie znacie lekkomyślności ludzkiej. Nie możemy siedzieć i czekać na pierwszego trupa. Co ci szkodzi? Chodź na jedną małą. Nie możesz raz jeden bez wódki? Nie możesz, co? Mogę, ale nie chcę. Nie chcesz? No chodź. Bo nie pójdę z tobą na ryby. Ale ty jesteś jak Boga, kocham. Dobry! Dobry. Dobry. Jak tam powodzenie u chłopców? Ćwiartkę mocniejszego wilka. Nie ma dziś mocniejszego wilka. Nie znęcaj się nad człowiekiem, który mógłby być twoim ojcem. Jutro mi stara zabierze wszystkie pieniądze. No to niech się pan truje. Dam panu spirytusu na wiśnie. A to wszystko dlatego, że nie rozumiesz, co to są ryby. Rozumiem. Dwa śledziki pan ma za siebie. Dziękuję, kochanie. Wracasz mi życie. Już. A co, chcesz zobaczyć ten film? Możemy iść. Nie mamy dużego wyboru. A póki nie pójdziemy tam, napijemy się czegoś. Dobrze. Poczekaj chwileczkę. A co ty masz dobrego? Drapsy, a może ta? To ile? 10 zł. Thank you.
nas zgoda, co? Uwaga! Nadajemy komunikat specjalny. W dniu wczorajszym z zakładów chemicznych w Gorzkowie nieznany sprawca... Jak to duszno. Co ty mówisz takie rzeczy? Młodej pary. Brawo! Oby to był szczęśliwy przypadek. A pani jaką? O tę nalewkę. A panna Alenka jaką się napije? Białą czy czerwoną? Żadną. A jak to żadną? Taka piękna panienka i taka nieżyczliwa. Daleje pani postępowe. Daj spokój, nie dawaj dzieciom wódki. Niech się od młodów zaprawia. Bo, a pan kierownik się nie napije? Pan, nie mogę, wątroba. On mi się psuje od środka. No to zdrowie młodej pary. A pan młody nam się zaraz. Jeden pomóż się. Chodź, Baśka, nie przejmuj się. Pierwszy. Halo, uwaga, podajemy komunikat. Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Gorzkowie ostrzega wszystkich obywateli miasta przed nabyciem lub wypiciem. Panowie, proszę panie do tańca. I ogólne. Chyli, uważaj. Niech się mama nie boi. To nie jest szybkość. On lata 10 razy szybciej. Jezu, i po co? Komu to potrzebne? Nic na to, mamusiu, nie poradzisz. Lepiej popatrz, jak tu ładnie. Jeszcze tak daleko od domu nie byłem. Tu mówi Kraków. Nadajemy komunikat specjalny. W dniu wczorajszym z zakładów chemicznych w Gorzkowie wyniesiono 10 litrów spirytusu metylowego. Jest możliwe, że spirytus ten jest sprzedawany na mieście jako dobry do picia. Każdy, kto wiedziałby cokolwiek o losach ukradzionego spirytusu, winien natychmiast zawiadomić najbliższy posterunek Milicji Obywatelskiej. Spirytus metylowy jest silną trucizną, powodującą utratę wzroku i śmierć. Wierzyć się nie chce. Coś takiego w naszym mieście. Przez wódkę wszystkie nieszczęścia. Heń, może byśmy zawrócili? Doskonale, wracajmy. Czas na kolację. No dobrze. Ale teraz będę jechał wolno, noga za nogą. A ja lubię szybką jazdę. Na ekran. Nie chcę.
Masz rację. Ale trudno nie myśleć o tym. Proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi. W dniu wczorajszym wyniesiono z naszego zakładu chemicznego 10 litrów spirytusu metylowego. Spirytus ten jest bardzo silną trucizną. Jeśli ktoś z Państwa wiedziałby coś o tej sprawie, to proszę się zgłosić do mnie albo ewentualnie do Komendy Milicji Obywatelskiej. Spirytus ten zagraża bardzo poważnie życiu ludzkiemu. Znów to samo. Ci ludzie to już doprawdy nie mają rozumu. Kazik, gniewasz się jeszcze? Chwileczkę, Jadziu. Kazik! Niech pani przygotuje coś do żarcia. No, a gdzie szanowna małżonka? Poprosz Wiśniewskiego. O, dzisiaj musisz się z nami napić. Zawolę Wiśniewskiego, słyszysz? Wykluczone. Wiśniewski trup. Jak to trup? No, chodź, sam zobaczy. Serwus, stary! Pani Kazik. Ale się zalał w trupa, a ma taki mocny łeb. Wadek. Wadek, słyszysz mnie? Wadek. Wadek. Masz. Wypij zdrowie młodej pary. I pij się tego! Też tutaj. Ja tylko na sekundę. 40 zł. Proszę panią na chwileczkę. Proszę panią, przesyła mi Wiśniewski. Mam zabrać ten spirytus, co go przyniósł wczoraj. Tam na wysoce zabrakło wódki. Żadnego spirytusu nie przynosił. No jak to nie pamięta pani? 3 butelki wczoraj. Tam goście nie mają czego pić. Panna Rzesiu, przestawiam tu 40 zł. Dobranoc. Dobranoc. To teraz może pani dać ten spirytus, już nikogo nie ma. Niech mi pan da spokój. Nie mam żadnego spirytusu. A Wiśniewskiemu niech pan powie, żeby sam tu przyszedł. To z nim porozmawiam.
Proszę, więcej niestety nie mamy, to już ostatnia. Dziękuję panu bardzo. Są jeszcze dobrzy ludzie na świecie. Dobry wieczór, panie dyspozytorze. Idziemy, zdaje się, w jedną stronę. No nie zupełnie. Ja idę do domu. Panie dyspozytorze. Słuchaj no. Jeżeli słowem wspomnisz o nowych samochodach, strzelam ucho. Nie, nie, panie dyspozytorze, ja nie o tym chciałem mówić. Pan dyspozytor kupił łódkę. Kupiłem. A cóż to cię może obchodzić? Milicjant jesteś, czy co? Czy mógłby pan dyspozytor odstąpić mi tę butelkę? Czy? Zwariowałeś? Ja zapomniałam, że to dziś rocznica naszego ślubu. Nie mogę wrócić do domu bez wódki. Nie mogę tego zrobić żonie. Zbychać pad? Człowieku, puknijże się w głowę. Ale ja panu dyspozytorowi przyniosę najlepsze wino z dworca Rizy. A pijcie sobie tego ryzlinga razem z żoną, nawet wam to na zdrowie wyjdzie. Dobra. Bielas! Co ty robisz? Bielas! Wsiakr! Oddaj się tę butelkę! Bielas! Bielas! Wsiakr! Czekaj, że to... Bielas! Bielas, stój, zwariowałeś! Czekaj, że... Bielas! Bielas! Daj tę butelkę! Bielas, czekaj, przyjdziesz jutro do zakładu, ja ci pokażę! Milicja! Milicja! Ten notalon, który zginął, jest w gospodzie przy kościele. Nieważne, kto mówi. Zaraz. Metanol piją też na weselu u Wiśniewskiego. Zakładowa 8. Jedźcie tam szybko, on już jest nieprzytomny. Na to dobranoc. Bożena, nie chodź jeszcze. Proszę odstawić kieliszki. Wszyscy idziecie do szpitala. No to zdrowie pana młodego. Co, coś pan zwariował? O, przepraszam, panie poruszniku. Łapanka? A gdzie jest praworządność? Najpierw tamten, teraz znowu ci. No co, na własnym weselu zalać się nie można? Jest umierający. Co tak późno, panie poruczniku?
co chodzi? Gdzie jest spirytus? Tu. Proszę nie udawać głupiej, tylko odpowiadać na pytania. Gdzie jest spirytus? Jaki spirytus? Ten, który pani sprzedawała na lewo. To był metanol. Pani truła ludzi. A komu go pani sprzedawała? Nic nie wiem o żadnym spirytusie. No to się jeszcze okaże. Idziemy. Widział pan, pani Jasiu? Coś podobnego. Proszę się ubrać. No, nic. Nic. Trzeba to wszystko zabezpieczyć. Tak jest. I nic ojciec nie powie o mojej limuzynie? A, piękna, piękna, bardzo piękna. Bardzo ładny ten twój samochód. Tylko żebyś się tak nie śpieszył, Heniu. To taki tchór z mojej mamy? No tak, troszeczkę tylko. Co ty, tatuś, robisz po ciemku? Ja? Niedługo wrócę. Odkąd poszedł na emeryturę, to trudno z nim wytrzymać. Nie sprzedawałam nikomu żadnego spirytusu. To ja wam godzinę tłumaczę, co to jest spirytus metylowy. Że tam ludzie umierają. A wy swoje. Towarzyszu poruczniku. Jest coś nowego. Przynieśli butelkę z metanolem. Namyślcie się jeszcze. Tak, niestety to był spirytus metylowy. Wysłaliśmy karetkę po pańskiego syna. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Proszę mi powiedzieć, od kogo kupił pan ten spirytus? Nie mogę powiedzieć. Nie znam go. Nie znam. Zmówili się wszyscy. Poruczniku, a może to był któryś z naszych pacjentów? A czy poznacie tego człowieka? Tak, poznam. Przeprowadźcie obywatela przez salę. Proszę. Można, doktorze, co? Oczywiście, oczywiście. No? Co? Namyśliliście się? Niech mi pan da spokój. Chodźcie ze mną. Panie doktorze. Panie doktorze, jestem matką Zenka Filipowskiego. Mój syn podobno pił tę trucizny. Robimy wszystko, żeby go uratować. Już nie mogę dłużej, już... Zen, syneczku. Thank you.
Złapaliście ich, poruczniku. Złapaliście morderców. To przecież nie mógł być przypadek. Pierwsza ofiara. Teraz pani powie. Tatuś zachorował. Jutro pójdziemy do niego, do szpitala. Teraz śpijcie ładnie. Przez zbrodniczą ciemnotę wyniesiono z zakładów spirytus metylowy i sprzedano jako zdatny do picia. Sprawca tego czynu już nie żyje, ale w szpitalu są ludzie, którzy nieświadomie wypili truciznę. Życie ich zależy od tego, czy zmieni im się zatrutą krew na zdrową. Potrzeba dużo krwi. Zwracamy się do was o krew. Czego się śmiejesz? Może nie mam racji? Bo agitujesz mnie i agitujesz. Masz rację. Jeżeli mamy się pobrać, nie mogę być głupsza od ciebie. Szanse muszą być równe. I tak zawsze zrobisz ze mną, co będziesz chciała. Na pewno wrócili z meczu. Nie ocierajmy. Na wszelki wypadek trzeba mu zostawić wiadomość.
Kto? Milicja. Co, po Kowalską? Mieszka piętro niżej. Obywatel Jarosz? Tak. Piliście wódkę u Zabielskiego. Zbiję mordę tej Kowalskiej, jak jeszcze raz na mnie napuści. Ale piliście metanol, muszę was zabrać do szpitala. Co za głupota. Uczę się. Ja tą starą kiedyś przestraszyłem, panie władzo, i od tej pory robię mi głupie kawały. Zdaję egzamin. Nie zdacie egzaminu, jak będziecie w grobie. Ja naprawdę nie mam czasu. No idziemy, panie Jarosz, my też nie mamy czasu. A kaftan bezpieczeństwa macie, nie? Stój! Stój! No, co jest? Gdzie jest takie prawo, żeby człowieka ciągnąć do szpitala siłą? Puśćcie! A, jesteś i ty. To nie Kowalska. Jesteśmy zatruci. Ta cholerna wódka, cośmy ją pili u mnie na przeprowadzce. To ładnie częstować kolegów trucizną na nowym mieszkaniu. Za karę przepluczą ci żołądek. Tobie też wypluczą. A gówno! Jarosz, stój! Gdzie idziesz? Chodź! Jarosz! No przestań się wyglupiać! Chodź! Jarosz, no dajże spokój! No co, nie wolno mi się otruć? A właśnie się otruje, otruje, otruje! Jarosz! Jarosz! No dobra, dobra. No idź. Szczęście tego Wiśniewskiego, że umarł. Nie musi tego wszystkiego oglądać. Niech by je oglądał, jeszcze bym go tu powiesiła dla przestrogi. Proszę się odsunąć. Proszę stać. Ja cię sam powiesił na jego miejscu. Cześć, Kazik. Jeszcze jeden. Ech, ojciec, trzeba wam to było. Filipowski Zenek umarł. Kto następny? O, Bielas. Szukają cię. Kto? Nadawali przez radiowęzel. Szukają cię wszędzie. Twoja żona tam jest. Ty, a może i ty się napiłeś tego metanolu? 10 następnych do pobrania krwi, proszę. Chodźmy, Bielas. My nie pijemy. To musimy dawać krew dla tych łobuzów. Nic strasznego. Za chwilę wracam. Proszę mnie zaprowadzić do lekarza, bo ja coraz gorzej widzę. Ja nie mogłem zrozumieć, co mi się stało, a tu słyszę, mówią przez radio o tym Wiśniewskim. To nie był mój rejon. Ja zastępowałem kolegę. Jak ja teraz będę doręczał pocztę bez oczu? Panie doktorze, ten też napił się metanol. Panie doktorze, oczy. Ja coraz panie doktorze, gorzej... Panie doktorze, mój syn lotnik, konstruktor. Jest na zabiegu. Ja coraz gorzej widzę, panie doktorze, oczy.
Milicja! Do obywatela Kostarskiego. Zawsze wiedziałam, że coś się stanie. Musi się natychmiast ubierać. Już się ubrał z godziny temu. Wracajcie do łóżka. Nie ma go w domu. A gdzie jest? A kto go tam wie? Mówił, że idzie na ryby. Jest! Jest! Jeszcze jedna. Widzisz? A ty co? Nic. O, do licha. Ale z ciebie, rybak. Tonio, śpisz? Tak mi się jakoś spać zachciał. No to przytul się i kimaj. Antoś, co tobie? Wiesz, tak mnie jakoś nie tego. Wiesz co? Wracajmy już jak do chałupy, wracajmy. Coś mu się stało, nagle zachorował. Jest zatruty metanolem. I pan też. Piliście wczoraj w gospodzie. Pacek. Mhm. Już późno, wstawaj. Jeszcze trochę. Bożena, zapal światło. No zapal światło. Czy ci coś boli? Nie wiem. Zaraz zapalę. Nic nie widzę. Zaraz zapalę światło.
Przyjeżdżajcie natychmiast. Henryk, synku. Panie doktorze, czy on już jest zdrów? Jak koń, proszę pani. Ma żelazny organizm. Widzisz, stary, nic mu nie jest. Nie potrzebujesz się już martwić. Tatusiu, co ty, śpisz? Matko Święta, przecież on też pił ten spirytus. Gdzie ta wódka? Jaka wódka? No ta, co się wyrwa w Jagodzie. To metanol. Coś ty z nią zrobił? Wypiłeś? Kazik. Kazik, no odpowiedz. Piłeś tę wódkę? Przeze mnie? Kazik, kochany, jak ja mogłam. Musimy zaraz iść do szpitala. Zaczekaj chwilę. Kazik. Kazik! Thank you.
Juska, dzieciaki, tata zdrów. Tata! Tylko jeszcze doktorowi podziękuję. Tata! Grażynko, a ty się nie cieszysz? Cieszę się. Mamusiu, czy tata jest pijak? Co ty opowiadasz, Grażyna? To dlaczego był chory? Zjadł coś nieświeżego i zatruł się. Tata zu! Tata zu! Tata zu! Dziękuję, panie doktorze. Niech mnie krew zaleje, jeżeli pan mnie tu kiedykolwiek zobaczy. Miejmy nadzieję. No, to zdaje się wszystko. Chyba wszystko. Nie chciałbym przeżyć drugiej takiej nocy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Naprawdę. Tata, chodźmy do domu. Czy przyszedł tu mój mąż? Nie. Był w domu. Panie poruczniku, on też pił ten metanol. Przecież mówiła pani, że nigdy nie pije. Wypił przeze mnie. Błagam, musicie go znaleźć. Tatusiu! Zalał się od rana. Thank you.